dalej. Teraz tutaj jest takie właśnie to troszeczkę do kitu, bo to się musi tutaj dobrze wsunąć. A to za bardzo ten plastik nie chce. Widać, tu nawet taki ślad jest. I mamy to. Prawie że. Jeszcze troszeczkę. Tylko, że teraz spadło. I teraz mamy ładnie wyosiowane. I taka sztuczka, co śledzę takiego jednego pana z Czech, ma taką sztuczkę, kręci się do tyłu, jak przeskoczy, to się dopiero kręci, żeby nie robić nowego gwintu. I z wyczuciem, to jest plastik, to nie jest metal, to się ma trzymać, ale to nie ma być nie wiadomo co. Jedynie tutaj wolę mieć troszeczkę mocniej. Dobra, wychodzi na to, że jestem hipokrytą, ale tu jest doziemianie obudowy, nazwijmy to tak. Powinna być tam jakaś podkładka, no ale od nowości nic nie było, więc nie zmieniam konstrukcji. W sumie tak tutaj to jest po takim tuningu, że coś z tych śrubek bym tutaj sobie dobrał, zapewne. I zaraz spróbujemy coś zasilić. W sumie mamy tutaj mój wskaźnik napięcia. Patrz tu. Odpalimy UPS-a, zobaczymy, czy jest zasilanie. Wsadzimy do prądu, czy będzie ładować. I schodzimy do piwnicy. Więc tak jak chłopaki sobie żartowali, będzie to zaś serial. Znając życie. Dobra, potrzebujemy tą stronę. Będzie to serial. Okej. Jest tak. Żeby było widać, jak go odpalam. Teraz tak. Gdzie jest wyłącznik tu? Tak, muszę sobie kliknąć na ostrość, żebyście widzieli. No i mamy 50 Hz, troszkę niskie napięcie, no ale też napięcie na akumulatorze jest niskie. A spróbujemy, jak to się mówi, na żywca to wsadzić do prądu. Patrząc na wskaźnik, co się będzie działo. Tylko jak to ująć, żeby było widać. Przynajmniej, jak to się mówi, się na coś jeszcze przyda ten trupek. I wsadzamy do prądu. I co się stanie? Od razu napięcie wbiło się do góry, bo na pewno już przełączyło. No i jest ok. Jeżeli nie wybuchło do tego momentu, to raczej powinno dać radę. Czyli widzimy się z całym tym chabadziaństwem w piwnicy za chwilę. Dla was za chwilę. Witam. Jesteśmy w punkcie wyjścia, a więc w UPS-ie jest wymieniona bateria. Więc się szykujemy do wymiany, czyli ponownego uruchomienia. Dajemy go gdzie był. A był mniej więcej tutaj tak. Wsadzimy sobie go do prądu. Pewnie się troszeczkę już podładował. Czyli do prądu go wsadzimy. Odpalimy. I się ładuje. Co jest dobrym znakiem. Nic się nie podziało, jak to się mówi. Teraz procedura wyłączenia pieca. A więc piec sobie pracuje. Wyłączamy piec. Wszystkie pompy się wyłączyły.
Zawór jako niezależny układ sobie trzyma pieczę nad temperaturą powrotu oraz zawór różnicowy, grawitacyjny, zwał jak zwał, daje radę. Tak, ręce już są brudne, bo już tutaj sobie przygotowałem kilka rzeczy. To jest martwe w tym momencie. Temperatury, no czemu 3 termometry, w sumie 4. Te pójdą na obwód, który będzie za niedługo robiony. Tu się nic nie dzieje. Temperatury na samym dole, wszędzie takie same. Się staram, żeby powrót był tak samo. I co, możemy wyciągać? Możemy wyciągać, nic się nie powinno odwalić. Zawsze sobie wolę poczekać, zobaczyć praktycznie od czego. Pyk. I teraz musimy się wsadzić zaś do UPS-a. Bo let's tu. Damy sobie tutaj, bo jest wygodniej. Coś zapiszczał, bo na pewno dostał obciążenie. Muszę sobie później listwę przełożyć. No zresztą póki co. Aha. Tutaj jest to. W listwie jest to wywalone. Rozkręcałem tą listwę, bo to była taka maniana, że to niby działało, ale to się tak tutaj grzało, że to wywaliłem. Kupiłem ostatnio inną listwę i chyba ją tak samo rozkopię i zobaczę, co jest warte, bo naprawdę idzie się przestraszyć, co tam jest w środku nieraz. Zrobimy to tak, jak było. Ktoś się na pewno będzie zastanawiał, czemu ja daję tak, takie dziwne miejsce listwę zasilającą. Tak, bardzo prosty powód. Im wyżej, tym później woda tutaj dojdzie. A miałem tutaj nieraz sytuację przez moje życie, że nas zalała woda. I wolę mieć wszystko, co elektryczne, jak najwyżej, że jak będzie zaś faktycznie jakaś powódź albo coś, to zdążę zareagować. Okej. Brager się grzeje. A zaraz odpalimy Timela. Włącz. Pompy ruszyły. Nastąpi kalibracja. I tutaj tak samo musimy sobie, tylko się musi nagrzać. Dobra. I tak jak widzicie, ja sobie mogę pstrykać, a to i tak dalej działa, no bo jest wywalony przełącznik, bo się nie nadawał do niczego. Dobra, o, wystało, widzimy tlen, jest ok. I jest stop. I co? Musimy dać rozpalanie, rozpalony. Tym razem nie ruszył, a dziwnie. Ale po to to właśnie się kręci, żeby po prostu nie zrobić jakiegoś błędu, bo można łatwo o czymś zapomnieć i później ma się problem. Bo raz tak zrobiłem, że coś robiłem przy piecu i zapomniałem go odpalić. Po iluś tam godzinach się skapłem, kurczę, jakąś niska temperatura na powrocie, no i czemu, no bo wszystko stoi. Dobra, zawory się zerują. Jest ok. Chyba tyle. Za jakiś czas będziemy działać coś dalej. Muszę troszeczkę pomurować, bo jak widać ściany mocno pękają, więc mam zabawki, żeby tutaj to przerobić, bo dużo komentarzy na ten temat było, to będę tutaj przerabiał i tą dziurę, co wywaliłem, muszę zamurować. Kiedyś tutaj chciałem wszystkie te rury, co będą szły tutaj do tego. Chciałem puścić sobie tutaj przez te otwory, ale to nie zda egzaminu, więc jak to się mówi, tutaj będzie zaś przeróbka. Więc na razie dziękuję. Jak się podobało, może dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Mam nadzieję, że za
jakiś czas nawet będzie ten Patronite, więc będzie można wspierać kanał, na przykład na to, żeby kupić odkurzacz, żeby mógł posprzątać piwnicę. Łapka w górę, żeby nie było syfu. Dobra, nic. Trzymajcie się ciepło i niech piec będzie z wami.